Siema, ja jestem Cytryn i teraz wchodzi mój kamerzysta, chodź tu. Siema. Dzisiaj robimy dzień, jak przeżyć dzień za... 10 zł. 10 zł, no dokładnie. Teraz jego twarz jest zamazana i będzie pokazana na 300 subskrypcji. Więc zaczynamy odcinek. Zejdź na swoje miejsce, bo nie cierpię, tutaj nie chcę. Więc... zium. Dobra, pierwsza sprawa. Musimy mieć coś do jedzenia, czyli idziemy do sklepu. Bo już jesteśmy w sumie głodni, więc chodź. Dobra, teraz kupujemy sobie jedzonko. Ja radziłbym bułkę, bo bułki są najtańsze. No, to bierzemy dwie bułki. Tam masz folię. No i weź dwie bułki, bo innego wyboru tutaj takiego dużego nie mamy. Znaczy teoretycznie moglibyśmy sobie kupić wszystko stąd, ale jakby szkoda nam trochę pieniędzy, bo to w końcu cały dzień. Właśnie. Myśleliśmy też, żeby sobie pić chleb, ale... Jak Wiktor spakuje bułki, to do was wrócimy. Ej, teraz po wodę chodź. Dobra. Gdzie teraz po wodę? Ale powinniśmy iść najpierw po wodę, bo tutaj wiemy. Ale, znaczy ogólnie tutaj jest ta najtańsza woda, tutaj, tu. O tą za złote 65 możemy wziąć. Nie ta. No tą, no. Ta, no to jest złote 40. Ale ta jest mała. Trudno, bierzemy tą. Nie. Tak, bierzemy nie, tą. Chodź, no Jezu, ta jest tańsza, to jest droższa aż 15 groszy. Jezu, już nie dawaj takiego biedaka. Ale to robię różnicę. Już bez przesady. Ale ile tam ta ma mililitrów? Ta ma na przykład 700. No właśnie, widzisz, 15 groszy różnica, tyle mililitrów. No masz to, trzymaj. Ło, jaki piękny ryj. Dobra. Ja nie chcę jeść samej bułki. No to będzie się samą bułki. O ja pierdzielę. Bo sobie jeszcze pasztę możemy kupić. A nie, to na sero. Chodź, zobaczymy też jeszcze z białek. No dobra. Wytłumacz to. Ser. Serio nie chcę sero, co to jest? Ser jest za drogi. Są kopytka. Na pewno. Nie chcę. Nie? Dobra, darujmy sobie, już zjedzmy tą samą suchą bułkę. No może sobie weźmy tą pasztę. Nie. Za 80 proszę. Fuj. Dobra, może, dobra, weź, dobra, weź, weź, weź. Ale będzie niedobre? No to tu wywalimy, trudno. Paszek podlaski oczywiście moja... No idź no! Dobra, idę. Jak wyjdziemy ze sklepu, to was poinformujemy o tym, bo tu jest co? Jesteś kamerzysta. No. Weź mnie nie rozkazuj, typie. A to gdzieś. A słuchaj, ma weź zamknij się już, okej? Okay? Już kupiliśmy, zrobiliśmy nasze zakupy. Weź pokaż ogólnie paragon, nie to kosztowało wszystko. 3,25, aż tyle, Boże no. Jedzeń po na cały dzień. Weź w ogóle pokaż, żeśmy kupili wodę, dwie bułki i pasztet. Woda tutaj jest, proszę, no. To jest woda, tutaj oczywiście cena złote 65, wystarczyło dla nas. A my oczywiście tutaj kupiliśmy dwie bułeczki i tu jest jeszcze pasztetik. Pasztet. Dobra, znaczy tak, żeby nie zostawił suchych bułek. Dobra, chodź gdzieś, gdzie teraz idziemy? Teraz idziemy... Na plac zabaw szkolny dawaj, będziemy tam się żulić. To co? Teraz musimy, a sobie za chwilę zobaczycie. Dobra, słuchajcie widzowie, w każdym razie idziemy na nasze miejscówkę, czy na plac zabaw w końcu. Tam sobie przyrządzimy nasze wykwintne danie, czyli bułki z pasztetem i wodę. Więc tak, dobra, do zobaczenia. A co to za biedak? Czemu ty bramę zostawiasz? Nieważne. Dobra, słuchajcie, robimy nasze prawinne śniadanko. Z pasztetu. I dwóch bułek. Słuchaj, tak. Przestanę chwilę gadać. No i co tam robisz, no, biedaku? Robimy nasze obiadek, bo śniadanko już niestety jedliśmy. Ale było mniej więcej warte z 2 zł. Dobra. Wiem jak to wygląda. Wiecie, ten facet i w ogóle tam trzy samochody jeszcze przyjechały, to w każdym się patrzył jak na tego biedaka. Ja ci na ciebie będę patrzeć. Dobra, mamy profesjonalnie rozerwaną bułkę. Weźmy każdą bułkę ten pasztet. No i patrz, ile jeszcze. Dobra, ja ktoś przyjdzie i zje pewnie. No sobie nie wiecie, jak to wygląda. Ja wiem, patrzę. O nie. Nie, no patrz, jak pasztet. Pokaż, daj zobaczyć. Daj. Nie chcę. Będziesz jadł. Nie, to nie chcę jeszcze. Tak, bo ci każę, to jest zjane. Jak to na palec wziąć? Nie wiem, no nie wiem, możesz. Ale jak to wziąć? Chyba, że tak okularami sobie tak, tym nausznikiem tak sobie wydłubiesz. Nie, te okulary są warte więcej niż twoje życie. Czep. Wiem jak to zrobię. Mam pomysł, patrz. Zrobię tak, mam plan. Wykonasz go sam.
Kurde, się patrzy normalnie, to tak wygląda, to jest żenada. Żenada taka. Patrz jak profesjonalnie. Pokazujesz te pasztety startujące. Po to mi tydzień tak. Ej, dobra. Palcem to zrobię. Wiktor zabije swoją kanapkę. A to jak gówno smakuje ten pasztet. Serio. Nie, no aż tak. Jak gówno, dobra, jedz to. Jedz to! Musisz się przyzwyczaić. Jedz to! No dobra, masz. No jedz. No jedz po Polaku. Jak smakuje? No da się przeżyć. Tak, że nie, może być gorzej. Pytajcie, bo sobie ściągnę. Nie powiedziałbym, skończyłeś na ulicy z bułką i pasztetem. Bez widelca. A tutaj kamerzysta sobie robi jedzeńko. Jak gówno smakuje. No co, no to twoja wina. Miam. Kamerzysta sobie jedzenie robi. Przyzwyczaj się. Gówno smakuje. Będziesz tam wyglądał. No co ty zrobiłeś, debilu? Gówno, a gdzie ty tam jesz? No dobra. To gówno smakuje. Nie, no może być już bez posady. Ej, ten paszlet. A. To będzie za 10 zł. O. Dobra. Nie ma co. My dokończymy swoje posiłki. I będziemy dalej nagrywać, więc... Cięcie. Dobra. Chodź. Chodź, kamerzysta, bliżej. No. Zrobić resztę naszego dnia. Czyli idziemy do... Co proponujesz? No nie wiem, ja ogólnie napiłem się już i zjedliśmy, więc głodny nie jestem, ja bym nam zaproponował jakąś tanią atrakcję. Miejsce do spania musimy sobie znaleźć. A to już mam, to miejscówka na dachu przecież mamy. To potem pójdziemy. To teraz musimy sobie znaleźć miejsce. A u mnie się chce do kibla trochę. O właśnie, musimy znaleźć sobie toaletę, więc idziemy sobie znaleźć toaletę, a ja muszę iść wyrzucić po naszym jedzonku. Dobra, to po prostu pokażemy, jak znajdziemy nasz kibel. No. Dobra, już jesteśmy w toalecie. Musimy przeprzeć nas u szatniarki, nie możemy. Żeśmy nie chcieli, jeżeli nie chcieliśmy znaleźć żadnego wrzaka, bo to trochę obciacha, nie płacić za płatną. Więc żeśmy weszli do szkoły, więc musimy robić własne sprawy i ten, i wychodzimy. Okej? Okay. To potem nagramy, jak już będziemy ze szkoły. Wiemy, że skupimy na rzecz ciunika, bo nieważne, to już wymyślimy. Dobra. Słuchajcie, mamy wodę, a skoro w szkole jest darmowa woda, to teraz ja mówię. Wiemy. Ja mówię. No to już, już kończę. Ja tutaj mam darmową wodę. Muszę nie stać, jak tak czysto, ale ważne, że jest. Daj się odkręcić i oto odkręć. Przypał, bo jak wchodziliśmy już do tej toalety, nagrywaliśmy, no tą wodę, że nalewamy, to był taki przypał i dyr wlazł do łazienki i się pytał, co my robimy. No i powiedział, że szkoła to nie jest miejsce nagrywania, że jak mamy korzystać z toalety, to skorzystaliśmy, no i mamy wychodzić, bo jakby, no... A my potem poszliśmy do toalety, się słaliśmy i on w końcu wyszedł i pewnie pomyślał, że ten, że... No bo u mnie tak poszedł? I potem coś tam się słyszało, że mi się wsłali w kiblu. Jak widział, że nikogo nie ma, no to pewnie poszedł i pomyślał, że już nas po prostu nie ma. No właśnie. Więc... I potem nagraliśmy znowu ten nagrywanie. A tu jest nasze miejsce do spania. Dobra. Nie żartuję. No i tak minęło. Więc teraz idziemy do kolejnego punktu. Dobra, teraz idziemy jeszcze raz do sklepu. Sobie coś kupię, bo zorientowaliśmy się, że zostało nam jeszcze 7 zł. No, a mamy, słuchajcie, godzina jest... No nie, chwila. 18. Zostało nam 6, dokładnie, 6 zł i 75 groszy, dokładnie. Mamy. Nie, 78. No to w każdym razie, słuchajcie, zorientowaliśmy się, że mamy jeszcze 1,5 godziny challenge'u, ponieważ jeszcze tyle u mnie jest tylko Wiktor.
I skoro mamy jeszcze, nie jesteśmy głodni, nie mamy w ogóle wodę, no to pójdziemy sobie kupić coś tak w nagrodę jeszcze. I wydamy resztę hajsu. W sklepie jeszcze wam pokażemy, co będziemy kupować. No. Dobra, co tam sobie kupujesz? Dobra. Ja sobie kupiłem 3 batoniki Sony. To mi wystarczy na cały dzień. No, 3 złote idealnie. A ja sobie kupię... Boże. Coś niesłodkiego. No i już jest taka... Nie wiem, dużo. Dużo. 6,90. No to weź sobie kupię jakieś też coś. No człowieku, wiesz, że takie batony dając się energii, to jeszcze za złotówkę kosztuje takie. A mi teraz powiedzcie, żebyście walić tych pasztetów. Ale dobra. Kupuj może sobie coś. Znowu wezmę kanapki z pasztetów. Nie, to było już. Dobra. Ja sobie wezmę... Ja sobie tutaj położę moje batonik Soniksy, żeby się nie rozpuściły. Leżcie. Dobra, no. Co tam? Dobra, ja sobie osłodzę życie i sobie wezmę... To coś. Dobra. Jesteśmy już po wizycie w sklepie i Wiktor sobie kupił słodkie ciastka. Weź to pokaż do kamery, no idioto. Takie? Marka musi być, oczywiście. Dobra. Ja sobie kupiłem 3 takie batonik Soniksy. I lizaki jeszcze sobie do tego żeśmy kupili. Właśnie, o, ja sobie kupiłem takiego. Ja mam takiego samego w zasadzie. To jest ten. Masz malinę, ja mam gruszkę. Malina z... A nie, ja mam gruszko-wiśnia. No słuchajcie, teraz idziemy do naszego miejsca do spania. A zobaczycie, jakie to jest miejsce do spania. Dobra, więc do zobaczonka. Dobra. Tada, to jest nasze miejsce do spania. Będziemy spać. O, tam na górze. Jakby co? To tam mężysta już zeżarł 3 batony. 2. No 2. Został jeszcze 1. No byłem głodny, no. Kurde. Mieliśmy tutaj jeść. Trudno. Ale dobra, będziemy mieć moje siostra i lizaki mamy. Ten. Dobra. Muszę znaleźć klucz do mieszkania. Ja rzeczywiście żartuję. A gdzie ten beton nie przeważa? Dobrze, poczekaj. Jesteś za gruby. Nie, beton nie rucha. Podasz mi go zaraz, okej? Tada. To się teraz zapada. Jeszcze nawet nacięcie zrobię. Co tam? No nic. A co wchodzę na dach? Nigdy tutaj nie byłem. Chodź. Zejść, to będziemy musieli zeskoczyć. Ja teraz nie żartuję, tu musimy zeskoczyć. No tak, to jest oczywiście blisko. No tak. Może kamera ta też... To jest 1,60 m. No. Mniej więcej moja wysokość. No. Taki widoczek mamy z domu. No słuchajcie, a tutaj jest ścianie. Tu jest kibel. No to. Tutaj będziemy sitać. No dobra, grzecznie powiem, załatwiam tak, swoje sprawy. Grzecznie powiedziawszy, daj już kamerę. No. Grzecznie powiedziawszy, nasz challenge będzie trwał do 20. Mniej więcej. Więc oszukowaliśmy, znaczy nie to, że oszukowaliśmy, tylko żeby się wczuć. To, że niby cały dzień jest, więc do 20 będzie spał nasz challenge. Jak nam się uda, to możemy nawet tu się trochę przespać, ja się boję, że się stąd zwalę. Więc to się załami. Więc na przykład jedna osoba będzie musiała spać. To jest jakiś punkt. Tu, na każdej takiej przerwie, o tutaj takiej linii, jest położona belka, więc to się nie zarwie. No więc jak ktoś na przykład będzie spać, to druga osoba musi go pilnować. Dobra, Wiktor, musi się... O szczur. Chupy. Ale ej, słuchajcie... Tam jest puszka po piwie. Kurde, opuściłem ten fotografię. Dobra, słuchajcie, robimy cięcie i już pod wieczorek do was wrócimy. A to już by było dzisiaj na tyle. Przetrwaliśmy dzień za tylko dyszkę. No i w sumie jeszcze tam nam zostało chyba 10 czy tam 5 groszy, co tam. W każdym razie, według mnie na przykład możecie zrobić, że na 1000 subów robimy dzień na przykład za 5 zł. Nie na 1000, Boże, zrobimy może następnym razem, zobaczymy. Na 200, na 200. Nie. Tak. Dobra. To by było już na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. I wbijajcie na mój kanał. Nie. Tak. Dobra. Więc... Link do kanału będzie w opisie. Właśnie. Tam, na dole. Dobra, cześć. Napiszcie, co spalić palnikiem i dobijcie 4 łapki w górę i będzie następny odcinek.